Cześć wszystkim, a w zasadzie powinienem chyba po raz pierwszy powiedzieć dobry wieczór, bo to pierwszy tego typu vlog na kanale. Dziś będzie troszkę inaczej. Postanowiłem nagrać vloga tego typu, gdzie cały czas sobie po prostu pogadam. Najchętniej pogadałbym z wami. Przede wszystkim dlatego, że nie zawsze mam jakiś samochód, który mogę wam pokazać, zaprezentować, pojeździć nim. I chociaż może nawet dzisiaj miałbym taki samochód, to bardziej chodzi mi o to, że chciałbym po prostu kręcić więcej filmów, mieć z wami większy kontakt. A nagranie vloga z samochodem to jest jednak ładnych parę godzin, łącznie z montażem, ze wszystkim. Po prostu nie zawsze mam na to czas. A chciałbym mieć, tak jak mówię, więcej interakcji z wami. Zobaczymy, czy to po prostu się przyjmie. Jeśli będziecie chcieli pogadać ze mną, napisać mi, co sądzicie o tym, o czym akurat powiem, no to super, to będę robił to na pewno częściej. Jak nie, to nagram sobie dwa takie vlogi, czyli pierwszy i ostatni, a to zobaczymy. Także dzisiaj poruszymy sobie temat nowego prawa jazdy, które wejdzie w życie od 4 czerwca przyszłego roku. Jeśli jesteście zainteresowani takim tematem, to serdecznie zapraszam. A więc tak, nasz wspaniały, kochany ustawodawca jak zwykle zaproponował świetne, rewolucyjne pomysły na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach, bo to pewnie teoretycznie chodzi o to. Nie wiem, czy czytaliście coś na ten temat, jeśli nie, to ja postaram się poruszyć te rzeczy, które najbardziej zapamiętałem, które mi jakoś tam utkwiły. I mamy tak. Z takich mniej może kontrowersyjnych rzeczy, no to mamy kwestię wprowadzenia ograniczenia prędkości w mieście dla nowych kierowców do 50 na godzinę i to jest bezwzględnie od tego, czy jedziemy po drodze, która ma 60, 80, te nowe osoby będą mogły jeździć tylko 50. Okres taki będzie obowiązywał przez pierwsze 8 miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy. I może tutaj to nie jest jakoś tam mocno kontrowersyjne, bo to jednak jest nie taka duża różnica. W mieście i tak w większości mamy korek. Ale już druga rzecz, czyli ograniczenie prędkości do 80 na drogach poza miastem, a na drogach szybkiego ruchu typu autostrady czy ekspresówki do 100. No i teraz wyobraźcie sobie taki temat, że mamy nowego kierowcę, czy mamy masę tych nowych kierowców, bo jednak cały czas przecież ktoś dochodzi. No i coś, co i tak kompletnie Polacy nie potrafią, czyli wyprzedzanie na autostradzie. I teraz jedzie sobie gościu albo kilku stówką, gdzie mamy 140 i ci, którzy jechali te powiedzmy 110, będą musieli go wyprzedzić. Wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, może to paradoksalnie wpłynie na to, że ci ludzie, którzy dzisiaj jeżdżą od 15 lat i nie potrafią wyprzedzić na autostradzie normalnie, może się tego nauczą, ale ja bardziej obawiam się, że to już będzie kompletny dramat, kiedy te osoby tak bardzo utalentowane zaczną 3 razy częściej zjeżdżać na lewy pas. Ja nie wiem, czy ja się nie będę bał jeździć tymi autostradami, bo to nie zapowiada się fajnie. No zobaczymy, jak to będzie. Zastanawiam się też, czy coś takiego w ogóle wpłynie na bezpieczeństwo ruchu, bo trochę nie rozumiem tego, czemu te nowe osoby mają uczyć się jeździć wolniej, bo ja na przykład pamiętam, jak robiłem kilka lat temu prawo jazdy na motocykl, to właśnie bardzo podobało mi się to, że egzaminator, jak zaczynaliśmy jeździć, powiedział, jak wyjedziemy na drogę szybszego ruchu, gdzie masz 80, masz jechać 80, nie 50, tylko 80, bo ja chcę widzieć, że ty się tego nie boisz, że ty to umiesz i że tak robisz. Więc, bo jadąc w te 50 czy 40, będziesz po prostu powodował zagrożenie. Przecież to nie jest tak, że zawsze jadąc wolniej jedziesz bezpiecznie. Wszyscy wiecie, że to jest gówno, prawda. Więc nie wiem tutaj, czy to jest jakiś większy sens, jak to wpłynie na bezpieczeństwo ruchu, bo no, chyba pewnie chodzi o to, że na początku mają się te osoby jakoś wjeździć, a później po prostu jechać szybciej, ale przecież my nie mówimy o tym, że ktoś nie umie jeździć 180. To są zwykłe prędkości. No co to za różnica tak naprawdę, czy ten ktoś jedzie 50 czy 80? To nie jest taka duża różnica, że nie będzie potrafił opanować samochodu, bo będzie jechał 20 km na godzinę szybciej. Więc nie wiem, powiedzcie, co sądzicie, mnie się ta zmiana jakoś tak średnio podoba. Druga rzecz to jest wprowadzenie kursów, które
będą obowiązywały, będą dwa takie kursy. No i teraz jest pytanie, czy to są kursy, które mają coś zmienić, czy to jest zwykłe wyciąganie kasy bezczelne, bo tak, pierwszy kurs za stówkę to będzie godzinka, godzina czy dwie, już nie pamiętam, pogadanki w ośrodku ruchu o wypadkach, tego typu rzeczach. No to jak znam życie, każdy pójdzie, odbębni godzinę, jednym uchem wpadnie, wyjdzie, drugim wypadnie i to będzie na tyle, wiadomo, że to tak wygląda. A druga rzecz, co ja akurat bardzo popieram, to nauka jazdy na przykład w poślizgu, tego typu rzeczy, co jest naprawdę fajne, tak jak mówię, tylko że to znowu będzie tak, że za 200 zł i mamy, znowu nie pamiętam, godzinę albo dwie kursu. No i teraz tak, teoretycznie zmiana fajna, co można się nauczyć w godzinę. Na pewno być może tego, że samochód, jeśli troszkę przesadzisz i wpadniesz w poślizg, to tylko ci się wydaje, że będziesz potrafił z tego poślizgu wyjść, szczególnie jak jesteś nowym kierowcą. Jeśli to ma jakoś tam nastraszyć, no to tutaj akurat się zgadzam, to pewnie coś tam pomoże. Ale ja akurat uważam, że wszystkie zmiany, a przynajmniej większość wprowadzanych zmian, powinna iść właśnie w tą drogę, że to nie ma być godzina. To ma być 15 godzin. To ma być nauka praktycznych rzeczy, żeby ten ktoś, wiadomo, że na początku się wszystkiego nie nauczy, ale chodzi mi o kierunek zmian. Nie gadanie, nie jakieś tam sztuczne ograniczenia, tylko nauka jazdy, po prostu nauka jazdy. Nie wymyślę w tej chwili recepty, tylko że, tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest jakby fajny kierunek zmian, przy czym no za 200 zł ta godzina, no, czy to nawet dwie, już nie pamiętam, to jest nic. Trzecią rzeczą ma być coś takiego, że jeśli ktoś, zdając prawo jazdy, przez pierwsze 2 lata popełni 2 wykroczenia karane mandatem, przedłuża mu się ten okres takiej karencji na kolejne 2 lata, i w których jeśli popełni trzecie takie wykroczenie, on po prostu traci prawo jazdy. No tutaj to chyba nie ma jakiegoś wielkiego, jakiejś tam wielkiej kontrowersji. Może dobrze, może źle, to jakby do waszej oceny. Następna rzecz to ma być wprowadzenie zielonego listka dla tych nowych kierowców. Będą musieli sobie go nalepić z przodu i z tyłu, żeby inni widzieli, że są to nowe osoby. To jest, myślę, też akurat dobre, bo przynajmniej będziemy wiedzieli, że jest to nowa osoba, która nie jedzie tak dlatego, bo jak zwykle teraz byśmy trąbili, tylko po prostu nie może tego robić inaczej. Także tutaj to akurat ok. No i zmiana taka, która, nie wiem, dla mnie też jest dziwna, bo będziemy mieli taką sytuację, w której przez pierwsze, nie pamiętam, 6 czy 8 miesięcy osoba, która uzyska państwową licencję do prowadzenia pojazdów, nie będzie mogła wykonywać żadnego zawodu związanego z prowadzeniem pojazdów. Czyli na przykład, ja nie mówię o kategorii, że nie wiem, ktoś zdał od razu na autobus, bo wiadomo, że tak się nie da, ale ktoś zda egzamin na prawo jazdy i na przykład nie będzie nam mógł pizzy przywieźć. Albo będzie tak, że ktoś nie ma kompletnie żadnej wiedzy na temat ruchu, czyli na dowód może sobie pojeździć skuterem 50-ką. Legalnie. Czyli wyjeżdża na ulicę tutaj, na Marszałkowską, gdziekolwiek, jedzie, luz. Zdał prawo jazdy, przeszedł cały kurs, jeździł ileś tam godzin, nauczył się wszystkiego teoretycznego, zdał egzamin teoretyczny, zdał egzamin praktyczny i nie może nam pizzy przywieźć. Albo, nie wiem, kwiatków jako kurier dla żony. No pewnie by się zabił, bo przecież od razu musiałby jechać 470 na godzinę w mieście. Nie wiem, no idąc tą drogą, to może ja bym proponował też jakieś kolejne zmiany typu, no właśnie, może to by był pomysł. Nie wiem, może zróbmy tak. Po uzyskaniu prawa jazdy przez pierwsze 6 miesięcy obowiązywałby całkowity zakaz prowadzenia pojazdów, po złamaniu którego, co na przykład, przedłużany by był na przykład o kolejne 2 lata, a w przypadku recydywy 5 lat pozbawienia wolności. O. No myślę, że na przykład jakbyśmy mieli wtedy pokazać jakieś statystyki, to zobaczcie, co by się działo. W Polsce praktycznie nowi kierowcy nie powodowaliby żadnych wypadków ani żadnych wykroczeń.
Może byśmy jakąś nagrodę z Unii dostali? Na drogi może, czy coś? Jako tacy świetni kierowcy. Co by można jeszcze było wprowadzić? Może na przykład zakaz wyprzedzania lewym pasem w mieście w godzinach 8-16. Nie wiem, co to by dało, ale może taki sam sens by był jak tej zmiany, co przed chwilą mówiłem. Jakieś pomysły jeszcze tak na szybko? Zakaz jeżdżenia na rezerwie na przykład. Paliwo może się skończyć. I co wtedy? Nie podoba mi się ta zmiana po prostu i trochę nie rozumiem sensu. Może mi jakoś będziecie w stanie to podpowiedzieć. Dziwna sprawa. Tak podsumowując, nie wiem, czy te zmiany wpłyną w jakikolwiek sposób na finalnie na bezpieczeństwo ruchu, na umiejętności kierowców. Ja bym był jak najbardziej za tym, aby oczywiście mając pełną świadomość, że podczas kursu nie da się kogoś nauczyć jeździć tak naprawdę, bo on się nauczy jeździć później. Mam tego świadomość i na pewno trzeba coś zrobić, aby on jeżdżąc po prostu był też on i my, żebyśmy byli najbezpieczniejsi. Ale nie wydaje mi się, żeby akurat te zmiany wpłynęły pozytywnie. No ja naprawdę obawiam się tego, że przede wszystkim te właśnie ograniczenia prędkości mocno wpłyną na ruch, na płynność ruchu, bo nie wiem, czy drogą do wszystkiego są po prostu ciągłe zakazy, wieczne zakazy, ograniczenia i tak dalej. No z jednej strony idziemy w podniesienie maksymalnych prędkości na różnych drogach, a z drugiej strony kolejne ograniczenia. Nie wydaje mi się, żeby to była akurat słuszna droga. Myślę, że dużo lepszą rzeczą, jeśli chcemy coś robić, budujmy tory, których w Polsce praktycznie w ogóle nie ma. Nawet jak są, to większość ludzi o tym nie wie. Nie wiem, zróbmy dotacje na jakieś szkolenia tego typu, kiedy ktoś nowy, niech on sobie pojedzie na ten tor, niech on zapłaci trochę więcej, ale niech on ma 10 godzin takiej jazdy, niech on zobaczy, co się stanie, jak przesadzi, jak wpadnie w poślizg. Uczmy jakiejś świadomości ludzi, a nie nakładajmy na nich kolejne zakazy. No wyobraźcie sobie, że jedzie 5 nowych osób tą autostradą i jeden jedzie prawym, drugi lewym i nie wiedzą, kto się ma wyprzedzić. Jeden jedzie 80-90, drugi jedzie 100. I co? I to jest to ta bezpieczniejsza jazda? Bez sensu. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale jakoś tak mocno optymistycznie nie jestem. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat, jestem bardzo ciekawy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak będziemy mieli tutaj jakiś fajny kontakt ze sobą, to na pewno będę poruszał jakieś kolejne tematy. Na pewno dla mnie fajną rzeczą byłoby to, że byłoby na kanale dużo więcej filmów. Także jeśli też byście tego chcieli, to zapraszam. Tymczasem standardowo trzymajcie się, cześć!